I co, przestraszeni? Czy zastanawialiście się kiedyś nad zakupem używanego grilla gazowego? Wielu z naszych klientów o tym myślało, ale czy to na pewno dobry pomysł? Czy zakup używanego grilla gazowego się opłaca? Żeby dać Wam profesjonalną odpowiedź, sami kupiliśmy używaną gazówkę, a w tym filmie pokażemy Wam, gdzie mogą kryć się pułapki. O naszym grillu. Dwupalnikowy grill gazowy. Sprzedawca w ogłoszeniu napisał, że grill jest w dobrym stanie, grillowali na nim sporadycznie, a sprzęt większość czasu przestał w piwnicy. Za grill zapłaciliśmy 850 zł. Z tej perspektywy, na samym początku, ta cena wydaje się atrakcyjna. Ale czy na pewno? Zwróć uwagę, że ten grill musisz przetransportować. A żeby przetransportować taki kabaryt, potrzebujesz przynajmniej duże kombi. Na etapie przed zakupem skontaktowałem się z kilkunastoma sprzedawcami z naszego regionu, czyli tak w promieniu do 50 km. Żaden sprzedawca nie zgodził się na dostarczenie grilla, a zakup tego sprzętu i innych był możliwy tylko z odbiorem osobistym. Wskazówka numer jeden, jeśli planujesz zakup używanego grilla gazowego, to dobrze przemyśl koszt transportu. W naszym przypadku było dosyć blisko, więc do ceny 850 zł doliczam 50 zł i na tym etapie ten grill kosztował 900 zł. Idziemy dalej. Pochodzenie Twojego nowego grilla gazowego i w tej kwestii naprawdę warto być czujnym. Ustal na etapie przed zakupem ze swoim sprzedawcą, na jaki rynek został wyprodukowany grill, który zamierzasz kupić. Bo jeżeli grill został wyprodukowany na rynek amerykański, niemiecki albo na jakiś inny, to urządzenie będzie miało inne podzespoły i na pewno nie będzie działać w Polsce w sposób prawidłowy. Szerzej w tej kwestii wypowiadam się w innym filmie, tutaj zobaczycie link na górze. Jeżeli jesteście tym tematem zainteresowani, to sprawdźcie. I tutaj pojawia się kwestia tego, czy traficie na uczciwego sprzedawcę. Z jednej strony, jeżeli będzie uczciwy, to powie Wam, tak kupiłem go w Niemczech, tak kupiłem go w Stanach, tak kupiłem go w Polsce albo gdziekolwiek indziej. Albo w łatwy sposób możecie określić pochodzenie grilla na podstawie dowodu zakupu. A jeżeli tego dowodu zakupu nie będzie, i tak było w naszym przypadku, to spróbujcie, jeżeli na grillu została tabliczka znamionowa, to spróbujcie tutaj określić, czy grill jest wyprodukowany do odpowiedniej grupy gazowej. Tak jak tutaj mamy 30-37 milibarów, czyli mam tutaj pewność, że to jest grill, który ma podzespoły przeznaczone na ciśnienie obowiązujące w Polsce, czyli 37 milibarów. Pochodzenie grilla gazowego. Zanim kupicie, ustalcie, na jaki rynek został ten grill wyprodukowany. Kolejny ciekawy wątek. Gwarancja. A w zasadzie czy gwarancja na używany grill jest ważna u nowego właściciela. Dowiedz się, wybierając używany grill, czy w przypadku Twojego producenta gwarancja przechodzi wraz z grillem na kolejnego właściciela. Bo co jeśli, nie tak jak my, trafi Ci się super okazja i zamiast używanego grilla za 850 zł będziesz chciał kupić Super Napoleona albo Webera na przecenie i grill będzie kosztował 4000 zł. Co jeśli po zakupie będziesz musiał ten grill serwisować? Czyli będziesz musiał wymienić jakieś podzespoły, będziesz musiał kupić części zamienne, będziesz musiał go naprawić. Wtedy, jeżeli gwarancja nie będzie ważna, to koszty ewentualnej wymiany podzespołów na nowe będą się bardzo szybko sumować, a łączny koszt serwisu może okazać się bardzo wysoki. To prowadzi nas do kolejnej kwestii, czyli oceny stanu technicznego Twojego grilla. Jeśli nie jesteś specjalistą, możesz mieć problem z oceną tego, czy grill jest zrobiony z oryginalnych części, w jakim stanie są poszczególne podzespoły, albo czy są elementy w grillu, które zostały zużyte i od razu będą musiały być wymienione. Naprawdę
Jeśli nie jesteście specjalistami i nie macie doświadczenia, to ocena stanu technicznego takiego sprzętu to nie lada wyzwanie. Na co to ma wpływ? Jaki wniosek można wyciągnąć z tej części? A mianowicie taki, że jeżeli grill nie ma oryginalnych elementów, albo poszczególne elementy są połączone ze sobą w sposób nieodpowiedni, narażacie się na ryzyko nieprawidłowego działania tego grilla i co się z tym wiąże? Potencjalne niebezpieczeństwo. Każdy grill gazowy składa się z kilku kluczowych podzespołów, które odpowiadają za jego wydajne i co ważne, bezpieczne działanie. Chodźcie, pokażę Wam kilka, na które koniecznie musicie zwrócić uwagę. Pierwszy to oczywiście reduktor z całym wężem. W naszym przypadku to jest reduktor, który jest zamontowany w tym grillu od samego początku. Tak to przynajmniej wygląda. Bez sprawdzania, czy jest dobry, czy nie, ten reduktor na pewno i wąż zostaną przez nas wymienione. Kolejny kluczowy element grilla to jest regulator. Regulator znajduje się tutaj pod panelem sterowania. Nie będziecie tego widzieć, a może będziecie. Tutaj każda z rurek, z tych zwężek, na końcu zakończona jest dyszą. I właśnie jakość tej dyszy, jej przepustowość, jej czystość również ma duży wpływ na to, w jaki sposób grill się rozgrzewa. Takim kluczowym elementem są jeszcze zapalarki grilla i oczywiście sam palnik. Do tego przejdziemy trochę później. Także określając jakość grilla, którego będziecie potencjalnie chcieli kupić, sprawdźcie te elementy, w jakim są stanie. Poproście sprzedawcę o butlę. Podłączcie grill, uruchomcie go razem i sprawdźcie na tyle, ile jest to możliwe, w jakim stanie są te podzespoły. Bo jeśli którykolwiek z tych podzespołów będzie niesprawny, ryzykujecie wyciek gazu i nieprawidłowe działanie grilla. Czyli na przykład wasz grill może nie osiągać swojej maksymalnej temperatury. Do takich kluczowych elementów w grillu gazowym na pewno można zaliczyć również rusz grilla, zwłaszcza jeśli grill, którego będziecie mieli zamiar kupić, będzie miał ruszt żeliwny. Więcej na ten temat powiem za chwilkę. Aromatyzer lub szyna aromatyzująca, czyli ta powierzchnia widoczna tutaj, to odpowiada za temperaturę w grillu i za dostarczenie smaku. Pewnie Wam się wydaje, tak na pierwszy rzut oka, że ten aromatyzer jest zardzewiały, natomiast niekoniecznie. Ten metal jest jeszcze w bardzo dobrym stanie. Po prostu pod wpływem temperatury stal ulega dyskoloryzacji do wyczyszczenia i można jeszcze na tym aromatyzerze śmigać. I oczywiście palnik gazowy. Palnik gazowy, czyli serce grilla, odpowiada za dostarczenie temperatury. Ten palnik gazowy jest też jeszcze w dobrym stanie. Wystarczy, że go wyczyścimy. Tutaj przy okazji zwróćcie uwagę, widać jak dno piekarnika jest niedoczyszczone, więc tutaj będziemy się tym zajmować. Sprawdzimy, jak ten palnik pali. Damy sobie na maksymalną temperaturę. Spróbuj pokazać tak, żeby było widać, że tutaj wysokość płomienia i jego kolor są nieprawidłowe, czyli to, co będziemy musieli sprawdzić i to, czym się będziemy musieli zająć, to wyregulować sobie dolot powietrza, czyli prawidłowy płomień jest niebieski i tutaj jest zdecydowanie za wysoki, czyli widzicie, ile rzeczy musicie sprawdzić, żeby kupić sprzęt, który będzie działał poprawnie i na którym będziecie grillować smacznie. To nie koniec. Idziemy dalej. Czyszczenie grilla gazowego. W naszym przypadku ruszty, aromatyzer, palnik, dno piekarnika. Nie wspominam o pokrywie, ponieważ pokrywę wymienimy na nową. I czyszczenie grilla gazowego to nie tylko kwestia estetyki, bo w tym przypadku przynajmniej kilka godzin będziemy musieli poświęcić na doczyszczenie tych elementów. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz znacznie ważniejszą. Jeśli w używanym grillu gazowym, inaczej niż u nas, bo my mamy ruszt sprętów pokrytych spiekiem ceramicznych, więc ten ruszt dosyć łatwo wyczyścimy. Natomiast jeśli tutaj byłby ruszt żeliwny, to nie macie pewności, w jaki sposób poprzedni właściciel albo właściciele czyścili grill gazowy. Czy używali tutaj Kerchera i myli grill Mayco? Czy do rusztu żeliwnego używali środków chemicznych, a jest to duży błąd,
I zaskakuje mnie to, że niektórzy specjaliści, w cudzysłowie mówię, na YouTubie pokazują, że jest to właściwa metoda czyszczenia ruszu żeliwnego, a jest to beznadziejna metoda czyszczenia ruszu żeliwnego, ponieważ żeliwo wchłania i wpija to, co się znajduje na jego powierzchni. Czyli jeżeli wyczyściłbym rusz żeliwny w moim grillu gazowym środkiem chemicznym, to przy następnym grillowaniu podgrzany ruszt będzie oddawał to, co wchłonął wcześniej. Także w ten sposób potencjalnie narażacie się na problemy ze swoim zdrowiem. Zwracam na to uwagę, że kupując grill gazowy nie macie pewności, kto w jaki sposób go obsługiwał i czyścił, a wniosek to już wyciągnijcie sobie sami. Zanim kupisz używany grill gazowy, spróbuj oszacować koszt wymiany tych podzespołów, które są zużyte i przede wszystkim sprawdź, czy te części będą dostępne. Niestety rzadko zdarza się tak, że takie elementy jak regulator i palniki będą pasować od innych producentów. W naszym przypadku elementy, które będą wymienione, to cała pokrywa, ponieważ pokrywa od wewnątrz ma pleśń, cała podstawa, ponieważ ta podstawa jest tutaj bardzo mocno skorodowana, i zakup tych dwóch elementów u głównego dystrybutora to kwota i cena 530 zł w sumie. Do tego musimy doliczyć 45 zł za wymianę nowego reduktora razem z wężem i w sumie mamy tutaj, sobie tylko zerknę w notatkę, 1475 zł, czyli 850 zł za grill, 50 zł za transport grilla do sklepu, w waszym przypadku to będzie transport do domu, podzespoły 530 zł, wąż z reduktorem mamy 1475 zł, więc różnica wynosi aż 625 zł, czyli 625 zł to jest różnica pomiędzy ceną zakupu grilla, a jego faktycznym kosztem, który ponieśliśmy do tego, żeby grill mógł dalej działać bezpiecznie i w prawidłowy sposób. Warto czy nie? Poczekajcie na moje podsumowanie. Zakup używanego grilla gazowego to opcja, która może na początku kupić potencjalnie niską ceną, ale jak sami widzieliście w naszym dzisiejszym filmie, może się to wiązać również z wieloma pułapkami. Od problemów z transportem, po problem z oceną, właściwą oceną stanu technicznego grilla, po ryzyko nieposiadania gwarancji producenta, po ryzyko nieprawidłowe i co się z tym wiąże, niebezpieczne działanie używanego grilla gazowego. Co wam mogę podpowiedzieć i co warto zrobić, jeżeli jesteście zdecydowani na taką opcję, to na pewno warto zainwestować trochę czasu w to, żeby dobrze ten zakup przemyśleć, przygotować się do niego i właściwy sprzęt wybrać. A jeśli nie, to jest druga opcja. Czyli zakup nowego grilla gazowego. Taki nowy grill gazowy to gwarancja bezpieczeństwa, gwarancja obsługi po sprzedaży i to bardzo długiej obsługi po sprzedaży, ponieważ kluczowe podzespoły pokrywa piekarnik w przypadku tego taniego napaleona mają 10-letnią gwarancję. Nie ryzykujecie niczym i nie będziecie musieli obawiać się o to, czy wasz grill działa w sposób prawidłowy, czy nie. Jeżeli porównamy sobie koszt doprowadzenia grilla używanego do stanu używalności, to mamy ponad 1600 zł, a tutaj za nowego grilla gazowego z pełną gwarancją mamy 2399 zł. Moim zdaniem, i to wam rekomenduję, ta różnica w cenie jest zbyt mała, żeby kombinować i żeby kupić używany grill gazowy. Natomiast ostateczna decyzja należy do was. Naszym zadaniem i naszym celem jest tutaj edukować i dostarczać wam jak najwięcej informacji, dlatego mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się podobał i co dla mnie ważniejsze, w takich sytuacjach będzie wam pomocny. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Grillaholicy to wasz sklep.